Już mano z tej strony Delek, a dzisiaj nagrywamy odcinek jak zrobić takiego self-parta, czyli na przykład macie symulator i chcecie, na przykład powiedzmy macie grzyby i chcecie je sprzedać, żeby to dostaliście pieniądze. A więc jeszcze na wstępie chciałbym przeprosić, że w kilku ostatnich filmach była zła jakość, lecz coś mi się popsuło, ale już to naprawiłem, więc w tym filmiku już raczej lepsza jakość jest. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. I przechodzimy do poradnika. A więc pierwsze co, no to robimy tego self-parta. Stawiamy cylinder. Ja sobie go obrócę. Po przerwie wrócę, jak już go sobie zrobię. A więc okej, mam takiego self-parta. Jeszcze mu stawię anchor na wszelki. No i teraz trzeba coś zrobić, żeby ten jakby part miał taki napis na całym self-part. A więc dodajemy do niego billboard UI. Billboard UI, jak widzicie. I do niego dodajemy text label. Jak widzicie, na razie jest taki, więc trzeba trochę go tutaj powiększyć. Więc pierwsze co, max distance ustawiamy na 100. Chyba że chcecie, żeby na całej waszej, powiedzmy, mapie było widać tego cel. Czyli o, oddalamy się. I zniknął. Możemy oczywiście to pomniejszyć, ale możemy tu dać infinity, ale no ja bym tego tak nie dobył. Dajemy global tutaj z index behavior. No i trochę go sobie może powiększymy tego, bo jak widać nie widać tego text label. Dajmy 200. O, tutaj dajmy, tutaj w sumie jest git. No i teraz tylko pozostał text label, ja dodam background transparency na 1. Teraz jakąś czcionkę, dajmy Fredoka, kolor, tam taki żółty, tekst skalet, no może trochę inny kolor, bo on się będzie tak zlewał, dajmy na przykład niebieski. I teraz jeszcze do niego, może trochę bardziej taki, bo on też, dobra, no i napiszmy tu cel, ok. Możemy go oczywiście jakby powiększyć, ale ja już zostawię tak. I to chyba na tyle. Tutaj na razie możemy już pozycję i go trochę powiększyć. Może powiększmy, tutaj dajmy 100. Ok. No, trochę za duży, ale dobra. Dobra, zmienię to. Dajmy tutaj 75. Ok. Jest git. No i teraz nazywamy ten cały part. Cell part, ok. I do tego cell parta dodajemy skrypt. No i skrypt wklejamy z opisu. Ok, wkleiłem. I jeszcze tego skrypt trzeba nazwać cell script. Ok, no i jak myślicie, jest tu skończone, ale jak widać, leader stats, czyli znowu musimy zrobić leader stats. Raczej już wiecie, jak to zrobię. Jak to zrobić, więc po prostu zrobię przerwę. Ok, jeszcze end. Ok, zrobiłem sobie już leader stats, jeszcze go tutaj nazwę. Jeżeli ktoś nie wie, jak zrobić leader stats, to niech wróci do. Niech wejdzie na ten film, który teraz się wyświetla na ekranie, albo po prostu w karcie w prawym górnym rogu i tam robię też leader stats, to możecie się z tym, jakby to powiedzieć, zapoznać. Więc dobra, ja sobie tutaj przygotowałem grzybkę z mojej gry, która wyjdzie za niedługo. A więc mamy grzybka, którego się zbiera. Tutaj jeszcze postawię bliżej. No i sprawdzamy, czy działa. Ok, jesteśmy, mamy tutaj już mushrooms i cash. No i zbieramy, mam jednego grzybka. Cell, no i mam jeden cash. Więc to najwidoczniej działa. Jeszcze możemy tutaj trochę dać więcej tych grzybów, tak żeby na przykład sprawdzić, cyk, dajmy tyle, ok, zbieram grzyby, cyk, 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 mam 8 grzybów, no i mam 8 kasy, więc jak widać to działa, zostawcie subskrypcję, o, właśnie się pojawiły, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, lecimy po 200 subskrypcji, bardzo Wam dziękuję, że już mamy 160 parę subskrypcji.
Czekajcie, nagrywam. Do zobaczenia. Cześć.